Promocja sportu, promocja aktywnego spędzania czasu, a przede wszystkim promocja biegania. To cel, jaki stawiają sobie już od 28 lat organizatorzy ostródzkich biegów ulicznych. W tym roku w tej jednej z największych w mieście imprez biegowych wzięło udział ponad 200 zawodników i zawodniczek. Rozwija się to, ta impreza z roku na rok. Z tego, co słyszę od organizatorów, w biegu memoriału wystąpi ponad 80 osób, ale oczywiście to nie tylko chodzi o bieg memoriałowy, ale również o to, żeby tutaj brali udział przede wszystkim uczniowie naszych szkół, a również osoby uczęszczające do przedszkoli, bo są również przewidziane, jak co roku, biegi przedszkolaków. Więc cieszymy się, że impreza się rozwija. Pogoda, jak widzimy, przepiękna, co sprzyja oczywiście aktywności fizycznej. Możemy wyjść, odejść od monitorów i tą aktywność naszą ruchową czy też fizyczną poprawiać. Punktem kulminacyjnym ostródzkich biegów ulicznych był oczywiście bieg memoriałowy imienia Zdzisława Krzyszkowiaka. Dystans, jaki musieli pokonać w tym roku zawodnicy, wynosił 10 km. Choć na godzinę przed rozpoczęciem memoriałowej dechy na liście startowej widniało prawie 80 nazwisk, to już do samego biegu przystąpiło tylko 53 śmiałków. Z trudną i wymagającą trasą oraz lejącym się z nieba żarem najlepiej poradził sobie Mariusz Żak z Radomia. Najlepszym z Ostrudzian okazał się Damian Blaut, który dobiegł do mety na trzecim miejscu. Przed biegiem wymrało na pewno w ciemno taki wynik. W tamtym roku na piątkę byłem, nie wiem, w 11, 12, mimo że czas myślę, że lepszy był niż w tym roku. W tym roku co prawda był bieg na dyszkę, ale z takim wynikiem rok temu myślę, że również byłaby czołówka. Podbieg na batalionów chłopskich naprawdę, naprawdę wymagający. Mimo że były podbiegi i zbiegi, jednak to nie równoważy. Jakby można powiedzieć, że podbiegnę sobie i zbiegnę, to wyjdzie na to samo. Nie. Tak nie jest. Trudny bieg, no i oczywiście warunki atmosferyczne nie sprzyjały dzisiaj. Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Trzeciak z Olsztyna. Zawodniczka była nie tylko najlepsza w kategorii kobiet, w klasyfikacji Open zajęła wysokie piąte miejsce, pozostawiając za plecami aż 37 mężczyzn.